Dojeżdżamy! My już prawie dojeżdżamy do Wiednia. Majusia tutaj, zobaczcie, już właśnie wstała. Majusia w podróży jest naprawdę bardzo, bardzo grzeczna i przespała nam praktycznie całą podróż. Zostało nam około jeszcze pół godzinki, 40 minut. Lecimy do hotelu, przebieramy się szybko, bo jest 30 stopni na zewnątrz i lecimy zwiedzać. To jest nasz pierwszy wyjazd za granicę z Majusią, więc w ogóle mega się cieszę. I co jest najlepsze, to okazało się, słuchajcie, że my na pierwszy nasz wspólny wyjazd z Karolem też wybraliśmy się do Wiednia. I dla osób, które jeszcze nie wiedzą, to ja kiedyś mieszkałam w Wiedniu i też tam się urodziłam, więc dzisiaj zabieramy też naszych przyjaciół i jedziemy zwiedzać. Pokażę im, gdzie mieszkałam i takie najfajniejsze miejscówki z Wiednia. Mega się cieszę. Pierwsza przerwa na stacji. Proszę bardzo, na jedzenie na Majusi. Ja jej przygotowałam tutaj całą bazę do przebrania, żeby ją przebrać tutaj, bo nam się troszeczkę osikała. Słodki bobas, ale dźwiga tą głowę, co? Tak, wow. O Jezus, ale face palm. Ale ona tak robi czasami, tak robi, tak, bo ona chce jak najbardziej dźwigać, ale ją to nie boli. Gotowa i przebrana dziewczyna. Powiem wam, że to jest ostatnio przeze mnie najczęściej stosowana rzecz na YouTube, dlatego że Majusia faktycznie przy mnie zasypia. Tu Majula z Kamilem, a tutaj będziemy mieć my. Jeżdżamy Majusia. Pierwsza. O, jest łóżeczko jest dla ciebie. Łóżeczko. No i to tyle, się zmieściłem w tym pokoju. A może łóżeczko tam tam? Tak, no totalnie. Nie musi być to przy wejściu. O, dziękujemy bardzo. Szybkie przemeblowanie, żebyśmy mogli tutaj funkcjonować. Tu Majusia będzie miejsce na wózek. Ej, ale mamy fajny widoczek. Piękny. Widok jest mega sztos. Tu se można wstało. Tak. Majusia, mamy taki pokoik fajny, zobacz. Jesteśmy, słuchajcie, tak ogładowani. Tutaj są rzeczy Majusi, tam są rzeczy moje. Karol ma tam swój plecak, on się zabrał tylko taki plecak. Powiem wam, że nie jest najłatwiej się spakować z dzieckiem, z tego względu, że wszystko trzeba przewidzieć. I tak też, żeby to wszystko rozkminić, że na przykład, nie wiem, może być nagle zimno, może jakieś lekarstwa, termometr. I tych rzeczy faktycznie dużo się nazbierało, przez co wzięłam Majusi taką dobrą, dużą torbę z rzeczami, ale czuję się przynajmniej, że jesteśmy przygotowani. Teraz szybka przebiórka i lecimy zwiedzać Wiedeń. Przebrani i gotowi, ja sobie ubrałam taką zwiewną sukienkę, żeby mi było po prostu dzisiaj luźno, żebym się nie ugotowała, bo jest 30 stopni w Wiedniu. Spięłam sobie też włosy do tyłu, bo tak zawsze dawałabym je za ucho i gotowi. Kupiłam tutaj już nam bilety na metro, ponieważ mamy bardzo blisko metro, więc będziemy się poruszać U-Banem. Zobaczcie, tutaj jest nasz hotel, a tu już mamy U-Ban. Majusia, to twój pierwszy raz w metrze. Idziemy tylko jeden przystanek, już wysiadamy. Pierwszy przystanek dla nas to sznycer. Czas na fotografię, zobaczcie, wszyscy robią fotki, wyszliśmy trochę na miasto. Wróciłam do tego miejsca i bardzo wam polecam i bardzo was zapraszam. Wygląda niepozornie. Majusia, zobacz. Ale to jest ta miejscówka. Czujesz się tutaj trochę jak w Harry Potterze. Ej, serio, w Harry Potterze. Co nie? Dzieci bliźniacy mieli sklep. No, patrzcie, jakiś sznycer. Kurde, na cały talerz. Tak. Jego winę i będę go wkładał. O, tak. My powiem, że chcemy wersję naleśnikową. I co, ślinka wam leci? No, fest. Wygląda to naprawdę konkretnie. Często mają takie obiady w górach, że takie wielkie porcje, tak, gigantyczne. Tak. Taki kotlet na cały talerz, to tak to wygląda. Dobra, okazało się, że niestety jedziemy z Majusią o 100 metrów dalej tylko, bo okazuje się, że tam można z wózkiem, więc idziemy stanąć w tamtej kolejce. No, ale ogólnie ta restauracja jest fully booked. Szczerze mówiąc, jak ja byłam ostatni raz w Wiedniu, to byliśmy właśnie w tej restauracji 100 metrów od tej, do której nas ten pan odesłał. I ta jest zdecydowanie nowsza, bardziej nowoczesna i jest więcej ludzi. I to chyba jest po prostu taka bardziej rozbudowana wersja tej restauracji, bo tamta to taki klasyk właśnie, który istnieje od 1905 roku. A tutaj widać, że był taki popyt na to miejsce, bo naprawdę jest tutaj przepyszne jedzenie, dlatego od razu pomyślałam, że ich tutaj zabiorę. Że rozbudowali tą restaurację i jest teraz o wiele większa. Ja wybieram sznycla, bo on jest najlepszy, jest gigantyczny. Kartofle, salat i szpinak. A Majucha co wybrała? Majucha mleko. Jest, jest, thank you. O, mamy idealnie Jula na pół. Tutaj są jeszcze. Jest, jest. Niesamowite. Jula, dawaj, bierz sobie, weź sobie. No to jest chyba najlepszy kotlet. Na jedzenie jesteśmy teraz w pierwszym becyrku i przyszliśmy tutaj pokazać Julce i Kamilowi katedrę. To jest Stephansplatz ogólnie. Tutaj jest mnóstwo jakichś restauracji, jakichś różnych kawiarenek, sklepików. A tutaj właśnie mamy, zobaczcie.
Małysia, jak będzie starsza, to będzie po prostu patrzeć na vlogi rodziców, gdzie była, jak była malutka. Nigdy w życiu nie skorzystałam z tego, żeby się przejechać taką karocą, takim tutaj wozem z konikami. Zawsze mi było szkoda tych koników. Mam takie przemyślenie, że jak mieszkałam tutaj, to z rodzicami sobie czasami chodziliśmy na takie spacerki i tam na końcu tamtej ulicy jest taka przepyszna lodziarnia, musimy tam koniecznie pójść. I tam w niedzielę właśnie chodziliśmy sobie na takie poobiadkowe desery i często tędy spacerowaliśmy, bo tutaj jest pierwszy baser, to jest takie samo centrum, to jest taki odpowiedni, jakbyśmy się wybrali na rynek w Krakowie i to można powiedzieć do takiego Krakowa jest odpowiednikiem właśnie naszego mariackiego. Jak będziecie kiedyś tutaj na Stefansplatzu, to wydaje mi się, że warto tutaj przyjść, ale szczerze, czy jest tutaj coś takiego, wiecie, specjalnego do roboty? No nie, jest tutaj mnóstwo ludzi, nie da się tutaj siąść spokojnie, poczylować na ławeczce, to jest bardziej takie miejsce przechodne, które znajduje się w centrum. To całe to jest w ogóle biblioteka, tutaj sobie właśnie jeden plac taki, że sobie ludzie biorą i właśnie mi się to zawsze podobało, że tutaj ludzie w ogóle nie mają problemu z tym, że wiecie, się rozkładają na kocykach i sobie siedzą i robią sobie takie mini pikniki, to jest wiesz, centrum. Miejsce, które musisz zobaczyć, czyli Szumbrunn. I to jest miejsce, z którym mam najwięcej wspomnień z dzieciństwa. Zobaczycie, bo to jest naprawdę piękne miejsce. I teraz idealnie jeszcze się składa, ponieważ zobaczcie, zachodzi nam słoneczko i mamy takie już prawie golden hour, ale mam zamiar zrobić tak, że zaraz będzie jeszcze piękniej. Ty byłaś tu w Szumbrunn? A dlaczego ty nie mówisz, że byłaś? A byłaś, Jula, a jaka nie zdradziła. Ale byłaś tu w marcu. Tak, ale w marcu. No, Karol, ty też byłeś w zimie, zobacz. O, wtedy już było ciemno w marcu tej porze. Tam są te ogrody tam, nie? Tak, za tym. A jak tu byliśmy, to nie było takich zarośli. No nie było, nie było. No, teraz ładnie, ładnie, ładnie. Ej, tu wygląda jak z takiej, zobaczcie, jak z takiej bajkowej krainy. Ej, to też No. Znajdujemy się teraz w ogrodach w Szumbrunie i to jest naprawdę jedno z moich ulubionych miejsc w Wiedniu. Jak nie ulubione, bo jest naprawdę tutaj najpiękniej. O, i zaraz mnie obleje. Fajka tutaj oblewa. Dobra, idzie w tamtą stronę. Chodźcie, szybko przebiegniemy. Dawaj, Wiśnia, coś będziemy mieć od życia. My zaraz się będziemy tam wdrapywać, ale jestem mega ciekawa ich reakcji, bo to jest naprawdę przepiękny widok, więc idę ich dogonić. Zobaczymy, jak zareagują. Wow, o kurde. Ej, no totalnie tak nie wyglądało, jak my byliśmy. Ej. Jest tak, okay. Ale mieli widoczek tutaj, co? A jeszcze słońce jak pada w tamto złote te. Tak. Tak, właśnie dlatego myślałem, że było golden hour. Niby złoto, a skromne. Jestem mega zadowolona z tego, że możemy tutaj wrócić w przerwę. I nie, idziemy tam na górę, tam na kocyki. Ale to mini nas golden hour. Odtworzyłam teraz mojej mamy zdjęcie. Mega się cieszę, bo jak ja byłam malutka, to mam właśnie takie zdjęcie w tym miejscu, jak stoję z moją mamą. Co prawda byłam troszeczkę starsza niż Majusia, ale nie wiem, kiedy nam się następnym razem nadarzy okazja, że będziemy tu z Majusią. Ale naprawdę tutaj mam zdjęcie, jak stoję tutaj, w takiej małej sukieneczce, w małych buciczkach takich. I właśnie z mamą tam stałam. A teraz idziemy aż tam na górę i tam będziemy sobie rozkładać piknik, jak nam tylko jeszcze pogoda pozwoli. Powiem wam, że jest to dla mnie naprawdę wyjątkowy wyjazd, bo nie dość, że to jest miasto, w którym ja się urodziłam. To jest też takie, do którego pojechaliśmy na nasz pierwszy wyjazd z Karolem. No i też takie, na które pojechaliśmy w sumie pierwszy raz z Majusią. I to wszystko nie było takie, wiecie, celowe, zaplanowane, tylko tak po prostu spontanicznie stwierdziliśmy, że wybierzemy się do Wiednia z naszymi przyjaciółmi. I teraz tak sobie wszystko połączyłam i powiem wam, że jestem ogromnie wdzięczna. Ostatnio miałam taką sytuację, że była noc spadających gwiazd i wyszłam na balkon i tak stwierdziłam, dobra, pooglądam sobie te gwiazdy i wyszliśmy razem z Karolem, przytulaliśmy się i ja tak nagle patrzę i tak szukałam tych gwiazd i zdałam sobie sprawę, że ja już mam wszystko i teraz wystarczy, że będę o to po prostu dbała, będę to pielęgnowała i nawet tak trochę się wzruszam, jak wam to teraz mówię, ale naprawdę powiedziałam Karolowi, a wiesz co, w sumie to ja nie muszę nawet patrzeć na te gwiazdy, bo naprawdę już jestem mega wdzięczna, bo zawsze marzyłam, żeby właśnie mieć dzidziusia, żeby tworzyć rodzinę i to jest teraz dla mnie takie najważniejsze, więc celebruję ten wyjazd jak najlepiej i się z niego bardzo, bardzo, bardzo cieszę. Zapomniałam, ja nie lubię chodzić pod górę, a musiałam was dogonić. O, ale widzę, że tu kamień przejął pałeczkę, proszę bardzo. Teraz już tu. Ale to jeszcze nic, idziemy dalej. Nie byliśmy tu u góry w ogóle. Zagadkę. Więc to będzie pierwszy raz. Proszę mi przybić piątki za zorganizowanie imprezy. Tak jest. To jest to, spontaniczny pomysł, spontaniczna decyzja i pięknie. Fajnie. Zakończymy nasz wieczór w Wiedniu. Siedzieliśmy sobie właśnie w takim barze w naszym hotelu i sobie chillujemy z takim dzieckiem. I oczywiście z nami tutaj Majusia. Majusia sobie tutaj już śpi.
Dzień dobry, dzień dobry. My właśnie wstaliśmy, przyszliśmy na śniadanie i słuchajcie, Kamil z Julą chyba zaspali, mimo tego, że to oni zawsze są tymi osobami, którzy są pierwsi i chyba wyczuli, że się spóźnimy i że zaśpimy, więc po prostu nie przyszli na śniadanie, więc dzwonię do Kamila, zobaczymy, co powiedzą. A Majusia dała nam się wyspać, co prawda Karol do niej wstał w nocy, ja nad ranem, więc tak też się znowu podzieliliśmy i ja się wyspałam, więc fajnie, jestem gotowa na zwiedzanie Wiednia dzień drugi. Hello, hello, gdzie jesteście? No, my jesteśmy Julka Suszywosy, a wy? Na śniadaniu. A my już na śniadaniu, a my czekaliśmy na was. 8:00. Dobra, dobra, to już idziemy do was. Dobra, na dole jest. No, papa. Dobra, papa. Mega dobra śniadanko. Co jest, chłopatki? No, mega fajne, co? Nice. Przebrałam ją w sumie, przytulałam się do niej i tak się uśmiechała. Tak jest, zrobiłam pum, 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 a ona nagle tak... No, pierwszy raz tak było, że tak aż tak serio, serio to było takie widoczne. Dobra, wcinam. Patrzcie to, jakie gramofon. Tyle płyt. Ja się totalnie jaram takimi rzeczami. Sama mam gramofon u siebie w domu. Pierwszy przystanek, czyli Muzeum Historii Naturalnej. Karol szuka jeszcze parkingu, a my już zajmujemy kolejkę, bo zobaczcie, okazało się, że do tego muzeum jest nieco kolejka. Tu masz gogle, polecam, jak ktoś jest za granicą, to jest opcja aparatu i jakby wam tłumaczy wszystko, bam, na żywo. Lewitujące kamienie, patrzcie na to. Mają się już przed chwilą nakarmiła i już jest zadowolona, już idzie spać. Trafiliśmy teraz do miejscówki, która się nazywa Disco Volante. Ja chciałam ją odwiedzić już ostatni razem, jak byłam w Wiedniu, ale się nie udało, nie starczyło nam czasu. Jest to, słuchajcie, pizza neapolitańska i wygląda ona naprawdę bardzo dobrze. Ma mega dobre opinie, więc testujemy, próbujemy. I te sztuczce mi się kojarzą jak takie typowe sztuczce z Ikei. Zawsze były takie różne kolorki. Jak oceniacie? Bardzo dobra. Sensie? A ja w ogóle lubię sobie tak neapolitańską pizzę zawijać w taki rulon i sobie tak próbam. Ciasto ma smak. Ej, no naprawdę. Daję okejka. A ty popatrz, no? Bardzo dobre, ale jak dałem sobie dużo tej oliwy, to troszkę parzy. Ale nie, to jest mega git. Pani, ja wiem, że nie można chwalić swojego dziecka, bo zaraz się zemści i po prostu będzie niegrzeczne, ale naprawdę muszę pochwalić tutaj Majusię, naszą kochaną, bo ona naprawdę cały czas praktycznie śpi, jest grzeczna i tak sobie ogarniamy to, że na przykład przed jedzeniem dajemy jej jedzenie, że jak my już będziemy jedni, to ona w tym czasie sobie już, wiecie, zasypia. I naprawdę na razie nam się to tak udało, że na razie podróżowanie z dzieckiem nam wychodzi. Co wy uważacie? Jak tak sobie ocenicie nas, to co byście powiedzieli? Ja uważam, że idzie wam bardzo dobrze. Dobra, ale będzie, że wiesz, że was przekupiliśmy, nie? I tak mówicie, nie? Proszę coś więcej powiedzieć. Idzie wam źle. No, to dzięki. Nie no, idzie wam bardzo dobrze, no. Kwestia zorganizowania, tak? I podzielenia obowiązków między siebie, to jest najważniejsze w tym wszystkim. Teraz jedziemy na Kalemberg, to taka miejscówka, do której zabrałam Karola na ten Kalemberg, słuchajcie, w zimie, bo my byliśmy wtedy w zimie w Wiedniu i okazało się, że była taka mgła, że nic nie było widać, a to jest taki piękny widok i dzisiaj nadrabiamy to i przyjeżdżamy w dzień, gdzie jest piękne niebo, bezchmurne, jest cieplutko, no i oczywiście też z Majusią, więc zobaczycie, jaki tutaj jest piękny widok i to jest miejscówka, o której nie wie każdy, to jest coś takiego jak Zakrzówek w Krakowie, to wiedzą tacy... O, dziękuję bardzo. Dziękuję właśnie. Lokalsi. Na miniaturce jest zjadł kasztana. Tak. Karol szalał kasztany w Wiedniu. Bo ja zjadł tego kasztana, ale jedliśmy go. Zaraz takim kubeczkiem. Wypite. Ej, w ogóle, ale jak ja tam wtedy gadałam, jak ja w ogóle wyglądałam tam. Taka dziewczynka. No. Oj, Karol, jeszcze tutaj mówi superanko. Wapiano. W ogóle Wapiano to wtedy była moja ulubiona miejscówka z jedzeniem. Uwierzcie mi, że te, które pokazywaliśmy wam w tym vlogu, są zdecydowanie lepsze. Że to możesz teraz się cofnąć w czasie 4 lata i chcę zobaczyć takie coś, nie? To jest taki właśnie pamiętnik, nie? Może pamiętnik. Właśnie fajnie. Dojeżdżamy. Jura, jesteś ciekawa? Tak. Co się wydarzy? Tak, bo ja byłam w Wiedniu, ale nie byłam tutaj, więc jestem bardzo ciekawa, jaki będzie widok, a dzisiaj mamy pogodę w ogóle idealną, bo jest bezchmurne niebo, więc będzie super. Jaki Karol był młody, pan! Karol, jak już jesteś jak ty? Nie, to na nie wyglądałem teraz. Nieprawda. Karol cię po prostu określił jako stary. Nie, nie, dojrzały. Dziewczyna nam się obudziła? Cześć, Majusia! Cześć!
Zobacz, fajnie. No cienia, tu będziesz miała dużo. A wiesz, że mama tu przyjeżdżała, jak była mała? Ej, Majusia ma niesamowite długaśne rzęsy. Takie ma słodkie, długie rzęsy, że to jest niesamowite. Ja tutaj przyjeżdżałam na wakacje do Wiednia właśnie, to tutaj bywaliśmy praktycznie za każdym razem, żeby sobie właśnie zobaczyć na ten widoczek. Szliśmy sobie właśnie do tej restauracji, co tutaj jest, na jakiś soczek i dzisiaj powrót. No i dzisiaj, kochani, już zobaczysz tą miejscówkę za dnia. Wreszcie. Bo jak ostatnio razem tutaj byliśmy, to niestety nie udało się Karolowi zobaczyć, bo była gigantyczna mgła. Ej, bez kidmek, tu byliśmy, to totalnie nic nie było. Nic nie było. No i tutaj właśnie możemy się poczuć tacy mega malutcy, patrząc na to. Ej, ale pięknie. Fajnie, jestem szczęśliwa z tego wyjazdu. Majusia, czy ty w ogóle wiesz, gdzie ty jesteś? Będziemy ci później to pokazywać i będziemy ci mówić, że ty już byłaś w Wiedniu. Pierwsze miejsce za granicą. To są totalnie moje lody dzieciństwa. Dlatego ja tak preszowałam serio, żebyśmy mieli lody jabłkowe ekipy, bo to jest totalnie maskę. To są zupełnie dwa różne smaki. Czy lepsze niż lody te ekipy? I to się tak łamie. Ja już znam odpowiedź. No, lody ekipy się tak nie łamią, tak? Dosyć mi od tego. Jeszcze ta czekoladka, słuchajcie, to tak, to jest po prostu totalny smak dzieciństwa. Może się okazać, że to będzie teraz dzieci niedobre, ale w dzieciństwie to były najlepsze lody na świecie. I te jeszcze. Właśnie to jest jeden smak taki bardziej słodszy i te takie bardziej rzeźkie. Dobre, ale totalnie serio. Lody ekipy mają lepszy smak jabłkowy, bardziej wyraźny. Zobaczysz sama. Mi bardziej ten pomarańczowy siedzi. Mi też bardziej pomarańczowy. Ja w ogóle uwielbiałam zawsze tą czekoladę, bo ona była taka mega cieniutka i zawsze najpierw zjadałam tą czekoladę. Nasz ostatni przystanek, czyli Travel Free Shop, sklep bez słowy. I już jesteśmy poza Wiedniem i na powrocie po prostu stwierdziliśmy, że zahaczymy sobie o taki właśnie sklepik. Ja co prawda powiem wam, że przyszłam na poszukiwania mojego ulubionego soku, tego Holumby, czyli ten z białego bzu. Zobaczymy, czy tutaj go znajdę. Mam nadzieję, że tak. Trzymajcie kciuki. Nie ma. Nie ma soku. O, ale tu są jeszcze takie przekąski. To jest coś, co mi też babcia przywoziła zawsze z Wiednia. I to wam chyba też już kiedyś pokazywałam na jakimś vlogu. Takie bananki właśnie w czekoladzie. Soku nie było, ale za to kupiłam perfum z Chloe. Spodobał mi się. Testowałam naprawdę chyba z 8 perfumów i tylko ten mi się tak bardzo, bardzo, bardzo spodobał, a ja już mam niektóre na wykończeniu, więc stwierdziłam, a co, wezmę. Jak jest troszkę taniej, to dlaczego nie? No i to by było koniec naszej wycieczki, bo już będziemy wracać do Polski. Także żegnamy się z wami do kolejnego wyjazdu. Pa, pa! A jeszcze Jura. Pa, pa!